druhny, drodzy druhowie, przyjaciele. Wraz z główną kwaterą harcerzy oraz komendantami chorągwi chcielibyśmy złożyć wam życzenia z okazji nadchodzących świąt. Ja chciałem wam życzyć, aby nadchodzący czas, tak wyjątkowy i wyczekiwany, był czasem refleksji i pamięci o tym, że jest to moment, w którym przychodzi do nas Chrystus. I życzę wam tego, abyśmy o tym nie zapomnieli i wykorzystywali ten czas do tego, żeby Bóg zagościł w naszych sercach i pozostał z nami przez cały nadchodzący rok. Umiejętności dokonywania właściwych wyborów życiowych. Życzę Boga w sercu. Nie bójcie się podejmować wezwań. Życzę wam wszystkim pasji i radości z życia. Rodzinnych chwil, nie tylko od święta. Niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku. Pokory w życiu. Wędrówek ku najwyższym szczytom. Nowych, wspaniałych wyzwań. Spokojnych, zdrowych i rodzinnych świąt. Nowych pokoleń harcerek i harcerzy. I zuchów. Tego, co najważniejsze, by przyszedł do was Jezus. Pogody ducha, uśmiechu na twarzy, radości z życia. Życzę wiary, nadziei i miłości. Żeby wasze zwierzaki przemówiły w Wigilię ludzkim głosem. Pogody ducha i radości w pełnionej służbie. Odkrycia sensu życia. Umiejętności wybierania tego, co naprawdę ważne. Radości i wielu przygód. Pogody ducha w każdej sytuacji. Błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Wytrwałości w działaniu i pogody ducha. Spędzonej w rodzinnej atmosferze. Byście nie byli sami. Podróży w głąb siebie i po świecie. I jeszcze dużo dystansu do siebie. Błogosławionych świąt.